Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy. Będziemy tu rozmawiać o machine learning, programowaniu i zarządzaniu projektami korzystającymi ze sztucznej inteligencji. Jeśli pracujesz w tej branży, chciałbyś zacząć lub Twoja firma rozważa wykorzystanie tych technologii, jesteś w dobrym miejscu. Zapraszam Cię serdecznie. Dziś porozmawiamy z CTO w japońskiej firmie Lilz, realizującej ciekawe projekty wokół IoT i machine learning, m.in. przetwarzanie obrazów z kamer przemysłowych. Jest to też tancerz salcy i wykładowca deep learningu w Japonii, Kuba Kołodziejczyk. Z Kubą poznaliśmy się w trakcie kursu na Udacity, gdzie tutaj muszę jeszcze podziękować za wszelką pomoc, bo ja byłem wtedy bardzo raczkujący w deep learningu, a Kuba miał już sporo doświadczenia. Więc można powiedzieć, że w dużym stopniu pomógł mi wtedy przejść przez te najtrudniejsze kawałki. Dzięki serdeczne. Cześć Michał, fajnie, że mnie zaprosiłeś na rozmowę. Może zacznijmy od tego, jak to się stało, że jako Polak trafiłeś do japońskiej firmy jeszcze zajmującej się tak skomplikowanymi rzeczami jak deep learning. Może najpierw, jak trafiłem do Japonii. W czasie studiów miałem okazję być w Japonii 2 razy. Za pierwszym razem jako turysta, za drugim razem w celach naukowych, ale turysta po godzinach. Łącznie około 4 miesięcy tam spędziłem. I było na tyle fajnie, że pomyślałem, że jakbym kiedyś miał okazję pracować w Japonii, to czemu nie chciałbym spróbować? Po ukończeniu studiów najpierw zacząłem pracować w Singapurze, ale cały czas tak patrzyłem, czy nie ma jakichś ciekawych ofert w Japonii. I mniej więcej po 1,5 roku znalazłem uczelnie na Okinawie, takiej hawajskiej wersji Japonii mniej więcej, wyspy daleko na południe, nowo otwartą uczelnię, w zasadzie bardziej ośrodek badawczy i tam kilka laboratoriów szukało programistów i udało mi się znaleźć zatrudnienie w jednym z tych laboratoriów. Więc tak się zaczęła przygoda w Japonii w 2012, więc już prawie 10 lat od tego czasu minęło. A na uczelni pracowałem na oprogramowaniu na biologię molekularną, ale po jakimś czasie zmieniłem pracę i zacząłem pracować w firmie, w drugiej największej firmie IT na Okinawie, jako pierwsza osoba w nowym dziale badań i rozwoju. I moim zadaniem było głównie projekty w okolicy computer vision. To są tematy, z którymi ja już miałem doświadczenie wcześniej na uczelni, moja magisterka była z tym związana. I na przedziale roku 2014-2015 byłem poproszony o napisanie systemu, który wykrywałby na kartach znaki hiragana. To jest tak, że w obrazie miałby znaleźć karty, takie jakby karty do gry, i na nich znaleźć znaki hiragana. Hiragana to jest alfabet japoński, tak, jeden z alfabetów. Tak trochę można o nim pomyśleć jako o alfabecie łacińskim. On nie jest taki bardzo skomplikowany. I napisanie to miało znaleźć, oprogramowanie miało znaleźć te karty, znaczki, poskładać je razem w słówka. Ja ten program napisałem i on działał bardzo fajnie, ale miałem świadomość tego, że sam napisałem ten algorytm, więc miałem świadomość tego, że o ile to działa na tych znakach hiragana, tam około 80 znaków, to gdybym próbował to samo zrobić na chińskich znakach kanji, krzaczkach, to by się to posypało kompletnie. Ten algorytm by nie miał sens poradzić sobie z tak dużą ilością klas, tak podobnych do siebie. A bardzo chciałem znaleźć sposób, który by działał. To był przełom 2014-2015. To był czas, kiedy na Okinawie się już robiło trochę głośno o ImageNet, AlexNet, o tym, że są takie wyniki z sieciami neuronowymi, że są kolejne algorytmy, które jeszcze dalej popychają. Ja też z uczeniem maszynowym miałem trochę doświadczenia w Singapurze, bo od strony teoretycznej niczego praktycznie nie robiłem, ale troszeczkę wiedziałem, co potrafi i tak pomyślałem, że to może być odpowiednie narzędzie do tego, co ja chcę teraz osiągnąć. I pomyślałem, że ja to chcę do tego stopnia zrobić, że poświęciłem parę tygodni mojego czasu po godzinach pracy, żeby
nauczyć się sieci neuronowych. Później najpierw przez jakiegoś prostszego Blista przeszedłem, a później próbowałem samemu od zera, jeszcze bez żadnego TensorFlow, od zera napisać system do wyuczenia sieci neuronowej tych znaczków kanji. I działało to całkiem fajnie. Około 150 znaczków, no dokładność tam była tam może 85-90%, więc żadne złoto, ale było widać, że działa, a stary algorytm się posypał kompletnie na takim trudnym problemie. Więc to działało całkiem fajnie. Jak miałem te wyniki, to poszedłem do moich szefów i im pokazałem, że słuchajcie, to jest całkiem ciekawe. I oni też się tym zainteresowali, też słyszeli troszeczkę o tym, że deep learning jest w stanie ciekawe problemy rozwiązać. Teraz okazało się, mieli w zespole kogoś, kto zna te technologie i tu miałem dużo szczęścia w życiu, można powiedzieć, ale przez następne półtora roku dużą część mojego czasu pozwolono mi spędzić na to, żeby się uczyć więcej o tych systemach i przez ten czas rozmawiać was z firmą, jakie moglibyśmy nowe, jakie moglibyśmy projekty robić na podstawie tych technologii. Jakieś projekty się pojawiały, mniejsze, większe, a w 2017 nasz zespół, który już był ze czterech osób, przeobrażyliśmy w nową firmę, która się zajmuje tylko i wyłącznie takimi projektami. Własne usługi buduje na podstawie sztucznej inteligencji oraz IoT. To zapytam Cię, która z ról data science'owych jest Ci teraz najbliższa? Bo widzimy, że one się częściowo dzielą na jakieś MLOps, data science, ludzie, którzy łączą te rzeczy ze sobą, albo całkowicie data analyst, który tak naprawdę gdzieś tam pracuje bardziej z biznesem i robi różne wykresy. Czym się najczęściej zajmujesz i jakby dlaczego w sumie wybrałeś ten dział? Częściej się zajmuję machine learning engineer, MLOps i tą całą częścią dostarczenia modelu do klienta. A rozumiem obie strony i jednym z powodów, dla którego mam tak stanowisko, jakie mam, jest to, że rozumiem obie strony i mogę komunikować się z obiema w odpowiednim języku, ich języku, ale tak wolę bardziej część ML Engineering, ML Ops i tak po prawdzie dlatego, że data science, to tak jak wspomniałeś, data analyst jeszcze bardziej, to są osoby, które myślą nad algorytmem, ale cały produkt, to jak ten model koniec końców będzie w rękach klienta, za bardzo ich nie obchodzi. Ja już przez ostatnie kilka lat już takich modeli, które były tylko same dla siebie, już odpowiednią ilość napisałem i teraz po prostu większą satysfakcję mam z tego, żeby ten moduł jednak wyszedł na rynek i zarabiał na siebie i komuś życie ułatwiał. Okej, dzięki. No to chyba ważna motywacja, że jakby ja też miałem takie przez chwilę doświadczenie, że jak już zbudujesz ileś modeli, no to potem, że też jest jakby korzystne poznać te wszystkie klocki dookoła, żeby wiedzieć w jakiej, jakby jakim środowisku działa ten model. A czy w Japonii jakby zderzyłeś się z tym, że okej, jesteś z Europy, no to nie będziemy cię awansować jakoś specjalnie, bo jednak bliżsi są nam nasi ludzie, czy wręcz przeciwnie, udało się to bez problemu, bo jakby docenili twoją wiedzę? Nie miałem problemu z tym, że ktoś kiedyś na mnie krzywo patrzył, bo jestem biały diabeł. Jeżeli i kilka innych osób znam też w Japonii, obcokrajowców, którzy radzą sobie bardzo dobrze, jeżeli jesteś dobry w tym, co robisz, nie boisz się komunikacji z ludźmi, znasz język, to jest ważne, jeżeli nie znasz języka, to po którymś na wyższym stanowisku, gdy to się bardziej opiera na komunikacji z różnymi stronami niż twojej wiedzy technicznej, no to nie możesz oczekiwać, że na przykład klient będzie z tobą rozmawiał po angielsku. Więc jeżeli znasz język, jeżeli jesteś dobry w tym, co robisz, nie boisz się komunikacji i otwarcie, jesteś gotowy przyjąć tą większą odpowiedzialność na siebie, żeby wejść na wyższe stanowisko, to jak najbardziej ludzie są na to otwarci. Nie jest to oczywiście tak, że mi od razu otworzono, nie wiem, pokazano drabinę do samej góry. Oczywiście trochę to zajęło czasu, zwłaszcza na początku. Wszedłem jako programista i widziałem dookoła, nie jak się zarządza projektami, że no nie tak to powinno wyglądać. Trochę zaczęło czasu najpierw mówić moim szefom, że słuchajcie, to nie tak powinno być, pozwólcie mi przejąć nad tym kontrolę i będzie lepiej. Jak młody chłopak wchodzi i takie rzeczy mówi, to zajęło trochę czasu, zanim rzeczywiście pozwolono to zrobić, ale od tego się zaczęło, jak były wyniki, to potem to poszło w górę. Super. A jak sobie radzisz z tą, nazwijmy to, niepewnością w projektach data science'owych? Bo w przypadku takiego klasycznego programowania, nawet jeżeli jest jakiś obszar, który
musi być zbadane, zanim zostanie napisany kod, no to rzadko jest tak, że po odpowiedzi na jakieś tam pytania zupełnie zmieniamy kierunek albo pojawiają się kolejne pytania i dopiero wtedy można zacząć tworzyć ten finalny produkt. Tutaj jakby tej niepewności jest dużo więcej. Więc ja lubię myśleć o projektach ML w postaci cyklów i jeden cykl to w takich najbardziej ogólnych ramach to się składa z analizy danych, trenowania modelu i analizy wyników. I wtedy myślę o takich cyklach. Przed pierwszym cyklem jest dużo bardzo niewiadomych, bo jeszcze na przykład możesz nie wiedzieć, co w tych danych tak naprawdę siedzi. I później na końcu tego cyklu nauczyłeś się trochę, wiesz, czy masz jakieś tam wyniki i na ich podstawie możesz decydować, co w następnym cyklu, co robilibyśmy inaczej. Być może masz trochę możesz mieć pojęcie, jakie są możliwe tego wyniki i decydujesz, czy powinieneś to robić, czy nie. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby problem biznesowy, żeby strona biznesowa rozumiała, że tak na ogół wyglądają projekty, że idziesz od jednego takiego cyklu do drugiego, w którym coraz więcej się uczysz od największej ilości niewiadomych do mniejszej. Nie jesteś w stanie powiedzieć na początku, ile tych cykli będzie. Bardziej jesteś w stanie powiedzieć na końcu jednego cyklu, czym się zajmiesz w drugim cyklu i czego chcesz się nauczyć z tego drugiego cyklu. A teraz rozumiem, że nie każdy ma opcję, żeby tak wybierać projekty, ale dla mnie jest ważne, żeby wybierać takie projekty, żeby można było jak najszybciej, po jak najmniejszej ilości cyklów je wdrożyć do produkcji. Bo wtedy masz dwie rzeczy. Jedna rzecz, jak go wdrożysz do produkcji, to się zaczniesz uczyć o nim rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałeś w laboratorium. Klient zacznie tego używać z danymi, o których nie pomyślałeś. Może o czymś, o czym powinieneś był pomyśleć, ale jednak nie zauważyłeś. Więc zaczniesz się uczyć, prawdopodobnie będziesz miał lepsze dane z czasem. Druga rzecz, że gdy model jest już w produkcji, to on na siebie zarabia. Jeżeli na siebie zarabia, to stronie biznesowej jest dużo łatwiej zrozumieć, dlaczego spędzamy pieniądze na następny cykl. Wtedy też można myśleć, jaka jest wartość tego cyklu. Tutaj musi być oczywiście bardzo, bardzo ważna taka wstępna zasada, że po pierwszym czy tam małej ilości cyklu rzeczywiście to jest coś, co można wypuścić na rynek. Niektóre, w zależności od problemu biznesowego, w niektórym model musi mieć na przykład 100%, żeby w ogóle miało sens. I w tym wypadku ja bym ogólnie powiedział, że to nie jest, lepiej tego nie rozważać, bo system deep learning prawdopodobnie tego 100% nie rozwiąże. W niektórych wypadkach może być to 90%, w niektórych 50%. Im mniejsza jest minimalna skuteczność wymagana, żebyśmy wypuścić na rynek, tym mniejsze jest ogólne ryzyko i tym szybciej możesz coś wypuścić i zacząć uczyć. Jak na to tak patrzysz, to nie jest tak bardzo inne od innych projektów, w którym po prostu starasz się mieć short feedback loop i iść tymi małymi cyklami. Okej, super. A jak podchodzisz do długich treningów? No bo zdarza się, że przy sieciach CNN ten trening przy większej ilości obrazków może trwać dzień, dwa, trzy. I teraz z jednej strony chodzi mi o taką organizację pracy, czyli jak wtedy zarządzić ludźmi, czy zarządzić swoim czasem, żeby nie siedzieć i nie patrzeć w ekran. A z drugiej strony jeszcze miałem kilka razy takie doświadczenie, że w trakcie takiego treningu, gdybym jednak nie zerkał co jakiś czas, co się dzieje z tym modelem, to tego czasu straciłbym dużo więcej, bo on na przykład tam po kilku epokach okazywało się, że zaczynają się dziać jakieś dziwne rzeczy, przerywałem ten trening, uruchamiałem go od nowa ze zmienionymi parametrami i jakby ten przez to takie, nazwijmy to, uczenie nadzorowane, ale w sensie, że ktoś patrzy na to, co się dzieje, dało się skrócić. Nawet jeżeli to patrzenie na wykresy zmieniające się, czy tam jakby printy z Kerasa, no może być trochę nudne. Wiem, o czym mówisz, że wychwytywać eksperymenty, które możesz wcześniej powiedzieć, że to już nie ma sensu więcej liczyć. A odpowiedź w skrócie jest jedna. Staram się przy dużych danych wyciąć mniejszy dataset, taki, który miejmy nadzieję jest reprezentatywny. Być może nie będą to wszystkie klasy, kategorie, tylko niektóre, na których ci najbardziej zależy, ale coś mniejszego, co jest w miarę reprezentatywne, a nad czym możesz pracować dużo szybciej. Ja się na tych mniejszych dataset uczę, jakie są odpowiednie parametry, hiperparametry, architektura. Oczywiście to, jeżeli ten mniejszy dataset nie jest reprezentatywny, to mogą się tam wkraść
jakieś problemy, ale na ile możesz. Więc to jedna część i na tej podstawie wtedy. Ja się tak samo ustałem, żeby to było coś, co mogę wytrenować w kilka godzin. Jedna epoka wtedy na ogół trwa kilkanaście minut, więc to już nie jest taki problem, żeby rzeczywiście patrzeć żywo i ingerować w razie czego. To jest jedna rzecz. Druga, trochę wspomniałeś na całym cyklu. Cały cykl to nie jest tylko trenowanie modelu. W zasadzie cały cykl powinno być od danych, jak te dane w ogóle są, jak ty dostajesz te dane do tego, jak klient tego używa. Więc tu, tak jak na innych projektach, to nie jest coś specjalnego dla machine learning. Stara się zamknąć ten pipeline najszybciej, jak się da. Te wszystkie konkretne kawałki mogą być bardzo proste, mogą tam używać jakieś dummy values czy coś w tym stylu, ale zamknąć cały system. Jak masz cały system zamknięty, to wtedy możesz podzielić między załogę, jaką masz, żeby ta osoba się teraz zajmowała ulepszeniem tej części, tej części, tej części. Jeżeli masz cały system, to nie ma takiej sytuacji, że osoba tam w segmencie N plus 1 czeka na osobę w segmencie N, bo już coś prostego ma, co wchodzi do jej segmentu. Więc to jest bardzo ważne. Więc to jest jedna rzecz. Druga, tak, z tymi mniejszymi danymi. Wtedy szybciej będziesz miał odpowiedzi i jak już tak wyczerpałeś to, co mogłeś z tymi mniejszymi danymi zrobić, to wtedy możesz zaczynać puszczyć dłuższe treningi. A jest sens, a więcej się starać. To z tym, że a na dłuższych treningach też może być na przykład tego, czego się nauczyłeś na mniejszych danych, nie do końca może być na przykład 80-90% optymalny dla większych danych, prawda? I też chciałbyś jeszcze trochę to dalej popchnąć dla dużych danych, żeby były lepsze wyniki. A z patrzeniem, sprawdzaniem jakichś metrics, jeżeli to są duże dane, to ja bym to jednak napisał jako na ogół to, na co patrzysz, i zdecydować, czy powinieneś teraz już przerwać trening, czy nie, to nie są jakieś skomplikowane reguły, to jest coś, co możesz zapisać jako kod. Na przykład przez tyle, a tyle epok nie było takiej, a takiej zmiany. I jeżeli to możesz skodyfikować, to wtedy możesz po prostu napisać to jako tam kod, czy jakakolwiek funkcja, którą wrzucasz do swojego, do programowania zarządzającego treningiem i nie, powiedzmy przez 5 epok nie było takiej, a takiej oczekiwanej zmiany, to ten system wyłączy trening i prześle ci notyfikacje. I rzeczywiście na kilku dużych projektach z czegoś takiego korzystałem. Wtedy to nie było tak, że ja powiedzmy zacząłem rano, puściłem trening. Powiedzmy po 6 godzinach przyszła do mnie wiadomość, że z jakiegoś powodu przestał. Prawdopodobnie ja przez te 6 godzin pracowałem na innym projekcie. Prawdopodobnie nie jest tak, że rzucam ten projekt i biegnę do drugiego, tylko ok, skończę w odpowiednim momencie. Na ogół zmiany, które robisz w tej sytuacji, na ogół są małe, to jest zmiana ilości jakichś parametrów, to nie tak, że przypisujesz kod od zera. Więc wtedy zrobię tą zmianę w wygodnym momencie, puszczę, wrócę do innego projektu. Kolejne powiadomienie, że coś jest nie tak, nie przyjdzie już następnego dnia. Okay. Czyli jednym słowem, jak słyszę, sugerujesz, żeby mieć dużo komputerów albo dużo VM-ek, na których jednocześnie pracujesz. No tak, VM-ek, tak, no dużo, przynajmniej 2-3, ja w praktyce no więcej niż 3 projektów chyba, czy nawet 3-4 treningów na raz, bez jakiegoś dobrego oprogramowania dla zarządzania tym, to bym nie polecał, no, ale może kto na ile potrafi dzielić, uwaga. Wspominałeś o tym, żeby zamknąć pipeline, to często w jakichś różnych rozmowach technicznych pojawia się taka myśl, użyj najprostszego algorytmu, jaki masz, nawet czasami oczywiście nie przy obrazkach, ale powiedzmy przy jakichś innych obliczeniach, regresji liniowej, ok, wyjdzie ci jakaś tam wartość i teraz potraktuj to jako baseline, zacznij pracować teraz nad ciekawszym algorytmem, ciekawszym podejściem do tego tematu, ale wiesz, że jest jakaś tam liczba, która wynika. Jak do tego podejść przy zdjęciach? No, VGG było popularne przez długi czas i jeżeli to są... Zdjęcia, inaczej, zdjęcia to jest rodzaj danych, a powinniśmy rozmawiać o tym, co chcesz osiągnąć, czy to jest categorization, object detection, segmentation, czy może jeszcze coś troszeczkę innego. Postaraj się rzeczywiście, jeżeli masz jak najszybciej jakikolwiek model zaimplementować, nie piękny, nie najlepszy, tylko taki, który po prostu działa. Zgadzam się z tym jak najbardziej. Jedna rzecz, że zapewne wyniki jego nie będą dużo, dużo gorsze od najlepszego. Druga rzecz, że inne osoby wtedy nie czekają. Strona biznesowa już ma jakąś informację, już wiedzą, że przynajmniej tyle się da. A jak wybierać model, jeżeli masz już jakiś, jeżeli już na przykład taki rodzaj zadań robiłeś i masz jakiś kod, to z tego korzystać
Jeżeli już taki rodzaj zadania robiłeś, prawdopodobnie masz wiedzę, jakie modele są dobre i łatwo z nimi zacząć. Jeżeli to jest nowy rodzaj zadań, ktoś ci zlecił na przykład pose detection, a jeszcze nigdy tego nie robiłeś, to jak ja podchodzę do takich zadań, to wchodzę na Papers with Code. Podobna Papers with Code to jest strona, która zbiera różne publikacje, która kategoryzuje je po różnych z machine learning, która kategoryzuje je po różnych zadaniach z rodzaju wykrywanie, segmentacja i tak dalej, nie tylko dla obrazków, i ma też leaderboards na jaka publikacja ma jaką, na jakimś popularnym rodzaju dataset, jaką skuteczność osiągnęła, i jeszcze ma fajne linki do publikacji, ma linki do GitHubu, no wszystko dla leniwego programisty. I to jest naprawdę bardzo dobre. Ja w tym momencie szukam zadania, które jest podobne do tego, co chcę osiągnąć, szukam popularnego dataset, na który jest przez dużo publikacji publikowało swoje wyniki. Patrzysz na ten leaderboard, kto jest tam w miarę wysoko. Nie wybieram koniecznie najlepszego wyniku, tylko taką publikację, która ma dość dobre wyniki, ale nie jest całkiem nowa i jest popularna. Chodzi o to, że jeżeli jest całkiem nowa publikacja, to prawdopodobnie jeszcze bardzo mało jest informacji, poza samą publikacją, z której niekoniecznie zrozumiesz wszystko, co chcesz, żeby napisać kod. A bardzo mało jest informacji o tym algorytmie. Jeżeli to jest coś, co było napisane może 2 lata temu, jest dobre, popularne, prawdopodobnie dużo osób na sieci już opisało, jak to działa, jak z tego korzystać. Prawdopodobnie jest kilka implementacji, na które możesz popatrzeć na kod, jak to napisać, więc wtedy ryzyko tego, że ci się nie uda zaimplementować tego modelu, drastycznie spada. Okej, okay, super. A jak się w to wpasowuje AutoML? Bo to też jest często taki szybki sposób prototypowania, przynajmniej tak sugerują firmy, które jakby wypuszczają takie produkty. Nie potrzebujesz takiej dużej wiedzy i możesz zacząć pracę nad modelem. AutoML jest bardzo fajnym narzędziem do określonych rodzajów zadań. Ja o nim myślę tak jak na przykład o programowaniu do robienia stron internetowych. Nie napiszesz absolutnie każdej strony internetowej, ale kilka tych najbardziej podstawowych schematów zrobisz w ten sposób 100 albo 1000 razy szybciej niż robiąc to od zera. I korzystam z Google AutoML wraz z jednym klientem na różnych projektach. Ale jest bardzo, bardzo fajny, jeżeli chcesz rozwiązać zadanie, które AutoML już ma wbudowane. Coś nowego, na przykład AutoML nie oferuje post estimation, to nic z tym nie zrobisz, po prostu AutoML tego nie robi już. Ale do zadań, które oferuje, zgadzam się, z bardzo małą ilością wysiłku można mieć wyniki. Firmy, które nie mają inżynierów machine learning, to jest dla nich świetne, ale mają dane, to jest dla nich bardzo dobre rozwiązanie, nawet dla firm, w których jestem machine learning engineer, ale chciałyby szybko mieć baseline, to nadal jest jak najbardziej sensowne rozwiązanie. Wyniki są zupełnie przyzwoite małą ilością wysiłku. Okej, super. A kiedy twoim zdaniem warto skorzystać z gotowego API? Bo powiedzmy, często inżynierowie chcieliby zbudować swój model, no bo to jest takie ambicjonalne podejście, typu ja będę lepszy, wykryję to, czy sklasyfikuję jakieś zdjęcia czy obiekty, a tak naprawdę Google czy Azure ma już to wbudowane u siebie, za jakieś tam małe centy można odpytać i nie budować tego u siebie. Kiedy twoim zdaniem warto to robić w firmie, a kiedy lepiej zapłacić któremuś gigantowi? Żeby napisać model samemu, to musi być całkiem kilka warunków spełnionych. Po pierwsze, musisz mieć dane. Po drugie, musisz mieć kogoś, kto potrafi to napisać. I jeszcze, jeżeli chcesz z tego korzystać, to musisz mieć kogoś, kto potrafi to wypuścić, na przykład do chmury. Więc jeżeli organizacje nie mają któryś z tych warunków się nie spełnia, to nie za bardzo jest to dla nich opcja, bo jest bardzo kosztowne, żeby nabyć któryś z tych potrzebnych części. API w takim momencie, jeżeli nie masz PlayStation, to bardzo może mieć sens. Jedna uwaga co do tych centów, jeżeli to bardzo zależy od tego, jak często wywołujesz to API. Jeżeli mówimy o tam kilkaset razy na dzień, to prawdopodobnie rzeczywiście, nawet jeżeli masz osoby, które by to wszystko napisały, to może być zwyczajnie taniej używać API od Google. Jeżeli mówimy o tam kilkudziesięciu tysiącach na dzień wywołań, to równanie może wyglądać bardzo inaczej. Wtedy już to należy policzyć. Ja w mojej karierze w zasadzie byłem tylko raz w takiej sytuacji, w której rzeczywiście
mimo API od i Microsoft Azure i AWS oferowali model, który był w stanie wykryć to, co byśmy chcieli, ale policzyliśmy, no to jedna rzecz, że sprawdziliśmy skuteczność i o dziwo nie była taka piękna, była tak w okolicy 50%. Rozumiem, że nasze dane nie musiały być takie, dokładnie takie same jak ich. A druga rzecz, że przy ilości wywołań, które chcieliśmy to robić, to okazało się, że dużo, dużo taniej jest to jednak napisać samemu. Byśmy płacili tam około 5000 dolarów miesięcznie za coś, co sami mogliśmy z podobną ceną napisać w jeden miesiąc. Ale my mieliśmy i ludzi, i danych, i ludzi, którzy by to wypuścili do sieci. Więc dla firm, dla których te warunki nie są spełnione, jak najbardziej jest sens patrzeć na API. Nawet dla firm, dla których jest spełnione, jeżeli to jest mała ilość wywołań, to nadal może być taniej po prostu używać API niż inwestować w zbudowanie tego systemu. Super. Ja się spotkałem jeszcze z takim warunkiem, że tak naprawdę jeżeli popatrzeć, to Google często ma jakieś generyczne dane, czyli załóżmy w przypadku przetwarzania zdjęć, oni mają jakiś tam zasób milionów kotów, psów i innych rzeczy, które ludzie wrzucają i jakby przekazują im prawa, bo tak to trzeba nazwać. Natomiast jeżeli ty masz bardzo specyficzną działkę, to ona no może słabo być wykrywana, bo oni nie operują na takich zdjęciach. I na przykład w jednej firmie, w której pracowałem, były to screenshoty z filmów, które są specyficznym jakby rodzajem obrazu. I jeśli chodzi o jakość i o kolorystykę, i to nie jest takie zwykłe zdjęcie, że gdzieś tam sobie ktoś zrobi selfie w zoo. No i łatwiej było zbudować, znaczy może nie łatwiej, bo to nie było proste, ale ostatecznie lepsze wyniki dawał system zbudowany od podstaw na tych danych niż wysyłanie tego do Google'a. No tak, my też byliśmy dokładnie w tej samej sytuacji, że niby te same kategorie, ale jednak dane trochę inne, ale właśnie musiałeś, żeby przynajmniej był to baseline, który mogłeś, API, który mogłeś bardzo szybko spróbować. No. A potem, żeby pójść dalej, to musiałeś mieć te warunki wszystkie spełnione po twojej stronie. Okej, bo teraz pojawiła mi się taka myśl, że też spotkałem się z tym, że to API jest traktowane jako baseline na innej zasadzie, czyli powiedzmy robimy model i nie jesteśmy pewni, jak dobrzy jesteśmy, czyli wykrywamy coś, no ale w sumie trudno czasami powiedzieć, czy na produkcji to będzie tak samo dobrze działać, bo na przykład będą różne dane, no więc teraz weźmy próbkę danych, wyślijmy ją do Google'a i zobaczymy, ok, oni zwrócili to, no to jeżeli nasz klasyfikator radzi sobie lepiej albo tak samo dobrze, no to jesteśmy w domu, bo to już jest jakaś podstawa do tego, że ok, jesteśmy w dobrym miejscu, jeszcze kilka kroków i wtedy jest to taki trochę śmieszny zwrot, jestem lepszy od Google'a. To trochę biedna forma analizy, ale niech będzie. Ja bym, troszkę poważniejsza analiza, to jednak poważnie przepuszczasz dane przez model, które masz przez model i patrzysz, starasz się znaleźć schematy, co nie działa i na tej podstawie decydować, co można zmieniać. Ale no powiedzmy, biedna forma analizy. No, to jest prawda, że to jest biedna forma analizy, ale teraz powiem ci, z czego ona wynikała. Z tego, że nie możesz patrzeć na dokumenty. Czyli dokumenty są zaszyfrowane, bo to jest jakby należą do innych firm i nie wolno ci zajrzeć, co na nich jest, ale masz na nich pracować. Więc wtedy jakby łatwo jest zweryfikować to używając Google'a, przesyłając im bez patrzenia jakby na te dokumenty, odpytać ich API, odpytać tak samo swój model, bez zaglądania w treść, czy tam w to, co jest dokładnie na tym dokumencie. Stąd się to pojawiło. To nie chodziło tylko o to, że komuś się nie chciało zanalizować błędów na poziomie tego, co jest w tym kontencie. Ja się spotkałem z troszkę podobną sytuacją w jednym filmie, ale tam robili inaczej. Tam dokumenty pocinali na małe kawałeczki. Wtedy im wolno było. O, to ciekawe rozwiązanie. A z jakimi ograniczeniami spotkałeś się, bo powiedzmy na przykład przy modelach takich językowych typu GPT-2 trening potrafi kosztować taki od zera, no grube $1000 i czy też zdarzyło ci się, że powiedzmy trening był zbyt kosztowny albo zbyt czasochłonny, żeby w ogóle się za niego zabierać?
Nie byłem w takiej sytuacji, że nie było w ogóle odpowiedniego budżetu, żeby w ogóle trenować. Byłem w takiej sytuacji, że trzeba było, czy klient chciał mieć szybko odpowiedź, ale jak się dowiedział, ile kosztuje szybkie trenowanie, to zdecydował, że może jednak trochę poczekać. I tutaj ogólnie rzecz biorąc, jak do tego podchodzę, to już wcześniej o tym wspominałem, że najpierw wycinam mniejsze dane i na tym można szybciej i taniej eksperymentować. I to poważne planowanie, no to jednak już puszczasz. No wtedy możesz zacząć zadawać pytania, rozmawiać ze stroną biznesową. Wiesz, taka będzie cena trenowania tego na takim sprzęcie, a taka na takim. Podejrzewamy tyle, a tyle czasu i teraz jesteś gotowy zapłacić tyle, a tyle więcej, żeby mieć to tam dzień wcześniej, tydzień wcześniej. A no do miesiąca jeszcze na takiej sytuacji, a chociaż raz byłem, dobrze, raz byłem rzeczywiście. Ale tak, wtedy po prostu rozmawiasz ze stroną biznesową. Czy ta informacja wcześniej dla nich ma wartość tego, ile to będzie kosztować, żeby to szybciej otrzymać? Spotkałem się z takimi sugestiami, że wychowywanie jednego modelu to jest niepoważne podejście. Należy odpalić 10 treningów i tam jakiegoś tula użyć, który będzie różne hiperparametry próbował. No i po jakimś czasie masz jeden najlepszy model, którego samemu nie wymyślisz aż tak dobrze, jak powiedzmy te ileś kombinacji przetestowanych. Ale oczywiście, no, to trzeba mieć odpowiednie zasoby do tego, żeby podejść tak do treningu. Trzeba, ja bym tu parę rzeczy powiedział. Jedna rzecz, że ważne jest, jak długo, czy to jest jakiś model, czy usługa, jak długo ją będziesz rozwijał. Czy to jest na przykład coś jako konsultant, na przykład jak ja wchodzę na projekt, który będzie na 3 miesiące i jeszcze nie wiadomo, czy po tych 3 miesiącach, czy klient będzie chciał naprawdę tego używać. To budowanie takiego od zera, takiego systemu, to jest prawdopodobnie źle spędzony wysiłek. Bo ten twój jeden model, który byś w tym czasie zbudował, on nie będzie aż tak bardzo poniżej tego absolutnie optymalnego. Jeżeli budowałeś ten jeden model i klient, że to jest dobre i on tego używa, a teraz ten projekt zarabia na siebie na tyle, żeby zainwestować więcej w budowanie jego, to wtedy rzeczywiście to zaczyna mieć sens. Wspomniałeś o tym, że zmniejszasz ilości danych, żeby skrócić treningi, a teraz pojawia się też taki pomysł, żeby powiedzmy model patrząc na dane wypluwał metryki, które mówią, ten przykład jest tak prosty, że nie będę już z niego korzystać, ewentualnie to robi to inne narzędzie, które wybiera rzeczywiście najtrudniejsze przykłady do nauki, takie, które zawierają jakby najwięcej dodatkowej wiedzy dla modelu. Czy używasz takich technik, jakby czy ten active learning, wydaje ci się, że to jest dobra ścieżka, żeby go używać przy większych projektach oczywiście? Tak, ja uważam, że to jest bardzo fajna ścieżka, mi to też chodziło po głowie. Im większe dane miałem, tym częściej. Natomiast jeszcze nigdy sam nie napisałem takiego systemu. Trochę myślałem, jakby to musiało wyglądać. Na przykład Keras i tym podobne narzędzia na ogół zakładają, że pipeline, który wczytuje dane, nie ma dostępu do tego, co model robi, więc trochę trzeba by tam przepisać, żeby to zaczęło działać. Więc jest to trochę wysiłku od strony przygotowania tego. Ale wyniki uważam, że są warte tego i mam nadzieję, że kiedyś ktoś coś takiego pisze w Keras, podobne narzędzie, a jak nie, to jak przyjdzie odpowiednio duży projekt, naprawdę napiszę, bo można powyżej pewnej skali, można poważną ilość czasu zaoszczędzać, a skuteczność nie powinna w ogóle w żaden sposób cierpieć na to. Czy spotkałeś się z takim tematem, że powiedzmy są dwa teamy, jeden pracuje w języku, nazwijmy to enterprise'owym typu Java czy C Sharp, a drugi team w Pythonie i jakby no trochę to jest tak, że oni są zupełnie w innych światach, a teraz mają ze sobą współpracować i łączyć jakby siły. Oczywiście często Docker tu pomaga, ale no jednak są to dwa różne światy. Czy spotkałeś się z czymś takimi, czy masz jakieś pomysły, jak wygładzić tą współpracę, żeby ona jednak płynnie przebiegała? A na zasadzie, że czy model Pythonowy, kod Pythonowy musi coś otrzymać dane z procesu napisanego w C# albo w drugą stronę, prawda? Jest coś specjalnego na machine learning, są ogólnie ustalone metody wymiany danych HTTP i JSON jako API najbardziej standardowe i wtedy każdy język tym rozmawia, jeżeli nie jest starszy niż tam 30 lat.
Względnie w niektórych innych sytuacjach queue, kolejka ma więcej sensu. Wtedy jeden system nie musi być online w czasie, gdy drugi coś wsadza do kolejki. I tyle, to naprawdę nie jest. Jasne, to od strony technicznej, ale teraz chodzi mi o to, jakby jak ułatwić tą współpracę na poziomie rozumienia się tych teamów, czyli jakby jedni pracują nad tym klasycznym programowaniem, gdzie powiedzmy te cykle trochę inaczej wyglądają i często mają zupełnie inne tempo, bo powiedzmy sprint tygodniowy przy standardowym programowaniu jest jak najbardziej ok, a powiedzmy przy tym pytonowym data science, no wydaje mi się, że 2 tygodnie to jest często takie minimum, żeby odpowiedzieć sobie na jakieś rozsądne pytania, więc jakby ten styl pracy jest zupełnie inny. No i jak sobie radzić z takimi różnicami? Okej, okay, więc ja nie pracowałem w bardzo dużych korporacjach, więc może tutaj moja naiwność i brak wiedzy. Ale tak jak mówiłem wcześniej, jak masz pipeline, to w tym momencie na przykład zakładam, że ten C-Sharp team czeka na twój model. Po prostu daje mi jak najszybciej jakikolwiek model, który będzie miał taki sam output, taki sam input. Input prawdopodobnie tak, no może ich interesuje, może nie, taki sam input i output, to co oczekujesz im później dać. Może nawet to się ciut zmieni, ale niech będzie podobne, żeby nie musieli dużo zmienić. Wtedy oni mogą nad swoją częścią pracować. I w tym momencie ja już dalej problemu nie widzę. Może no jest brak mojego doświadczenia, okay, wiedzy. No spoko, ale to jest jakiś pomysł, jakby, czyli przewija się ciągle ta myśl, że jeżeli masz poskładany cały pipeline nawet na sztucznych danych albo ze słabym modelem, to już każdy wie, co ma robić i łatwiej jest pracować dalej nad tym, żeby teraz osiągnąć lepsze wyniki. Jak już mówimy o lepszych wynikach, to jestem ciekaw, jak podchodzisz do tego, powiedzmy, są takie dwa trendy, gdzie wrzucamy na produkcję coś, co działa, no bo powiedzmy, na tym biznesowi zależy, czyli mamy, powiedzmy, rozsądną skuteczność dla biznesu, wrzucamy model, a drugie podejście takie, znowu te ambicje inżynierskie czy personalne, wyciskam 99,99 i siedzę nad tym modelem wiele dodatkowych dni i nie wiem, dokupuję dodatkowy czas na Amazonie, żeby tylko wykręcić jeszcze lepsze wyniki. Która droga ci jest bliższa, ewentualnie jak to wygląda w firmie, no bo powiedzmy przy konkursach typu Kaggle tam ludzie nawet łączą, powiedzmy, się w teamy, żeby mieć jeszcze większe zasoby i jeszcze bardziej wykręcić ten model. Znaczy ja osobiście po prostu nie lubię tak kręcić parametrów i numerków. Nie daje mi to jakiejś specjalnej satysfakcji, więc to jedna rzecz. Druga, wspominałeś o tym, wypuścić model jak najwcześniej, jak najbardziej, za każdym razem, jeżeli możesz, jeżeli ma to w stronie biznesowej sens, to tak, bo im szybciej wypuścisz, tym szybciej się nauczysz o tym więcej. To też nie jest nic specjalnego do machine learning. Prawie na pewno zauważenie tego, co ty robisz, twoje, a tego, że tak naprawdę klient co potrzebuje, jest trochę inne. Im szybciej wypuścisz coś, co on może zacząć używać, tym szybciej ta różnica zostanie zniwelowana w twojej wiedzy. A kręcenie kolejnych procencików, nawet już nie mówimy o procentach, tylko o małych ułamkach, a jedna rzecz, że mnie nie bawi, ale miałbym to wtedy, kiedy naprawdę można powiedzieć od strony finansowej, że jest wartość w robieniu tego. A załóżmy, że algorytm decyduje, czy zrywasz pomidora, czy nie. I na tej podstawie można to trochę lepiej zdecyduje, to można trochę więcej zarobić na tym pieniędzy. Jeżeli ten algorytm przerabia, powiedzmy, 100 kg pomidorów miesięcznie, to prawdopodobnie ten 0,3% to jest tam ekstra 30 zł. I twój czas nie był tego wart. Jeżeli on przerabia 10 tysięcy kg miesięcznie, to być może jak było to warte. No wtedy rozmawiasz ze stroną biznesową. Okej. Okay. Czy w trakcie trenowania modeli masz jakąś taką rzecz, która, no może nie wyprowadza cię z równowagi, ale generalnie jest taka irytująca, bo jakby ja przyznaję, że zdarzało mi się, powiedzmy, że przez długi czas model uczył się innej cechy na zdjęciach niż tej, którą ja zakładałem, że powinien się nauczyć. Czyli jakby wstawiamy zdjęcia, na których chcemy wykrywać czerwone kapelusze, ale pod spodem nie wiemy, że jest też jakaś inna cecha wspólna typu czarne koszule, no i tak naprawdę model uczy się czarnych koszul, a nie czerwonych kapeluszy i jak uruchamiasz to na produkcyjnych zdjęciach, to okazuje się, że masz idealny klasyfikator czarnych koszuli, a nie czerwonych kapeluszy, mimo że o to ci chodziło.
No i to pamiętam, że to wiele razy oczywiście w innej sytuacji, ale to taki obrazowy przykład dało mi w kość. A czy ty też masz coś takiego, jakąś taką słabość, że tak powiem, przy trenowaniu, gdzie wiesz, że no to jest rzecz, która jest trudna? Zreagowaniu samym sobie, nie w projektach najczęściej się zdarzają powody, żeby nie być za specjalnie szczęśliwym, że w danych nie siedzi to, co gdy rozmawiałeś wcześniej ze stroną biznesową, czy tam, która dostarczała dane, czego oczekiwałeś, że wygląda rzeczywistość inaczej. A jeszcze to, że strona biznesowa nie do końca rozumie, jakim jest narzędzie, i gdzie się nadaje. Przy czym taka ważna może rzecz, to nie należy się za bardzo obrażać na stronę biznesową, ona się tego w szkole nie nauczyła, więc to jest ważne, żeby od twojej strony im wytłumaczyć, co, jak i dlaczego, jak z nimi rozmawiać. Z osobą, która przygotowuje dane, to są niekoniecznie te same osoby, to tam część tych problemów da się wcześniej uniknąć, wcześniej zrozumieć, że takie problemy siedzą i na przykład w ten projekt nie iść. Okej, no to jakby w trakcie, powiedzmy, pracy nad kolejnymi projektami spotkałem, że praktycznie zawsze potrzebna jest prezentacja na temat machine learningu, czyli w teorii dostałeś pracę, ktoś tam wyraził jakby zainteresowanie tym, żeby w danej firmie data science się pojawiło, po czym okazuje się, że tak naprawdę 10 innych osób, które pracuje, no potrzebuje choćby bazowego szkolenia, jak to działa, dlaczego to tak działa, dlaczego tyle trwa i dopiero to jest taki punkt, w którym okej, teraz się rozumiemy, dlaczego ten gość robi to, co robi i po co on to robi w zasadzie, bo dla nas są ważne liczby albo pieniądze, albo jeszcze tam jakaś inna rzecz, na którą patrzymy, a nie machine learning, bo tak naprawdę to ma być narzędzie, a nie cel w sobie. Więc dopiero po tej jakiejś tam prezentacji, wykładzie czy czymś innym jest dużo łatwiej w trakcie rozmów o projekcie. Miałeś też takie doświadczenie? O, jak najbardziej. Teraz już jestem w takiej dość komfortowej sytuacji, że w naszej firmie małej wszyscy naprawdę rozumieją to narzędzie i ludzie dookoła. Natomiast 2-3 lata temu bardzo dużo się rozbijało taką rozmowę. Trochę też pracuję jako konsultant i tam to też jest duża część mojego czasu jest spędzana na tym, żeby wyjaśnić, nie, to nie jest magiczna różdżka, do jakich zadań się nadaje, do jakich nie, kiedy jest sens na to patrzeć, a kiedy lepiej sobie nie zawracać głowy, bo nic z tego nie będzie. To przychodzi z każdą nową technologią i jeżeli chcesz z nową technologią zarabiać na życie, to jest część twojej pracy. Okej. Czyli trzeba być tym ewangelistą, tak zwanym technicznym, który tłumaczy ludziom, jak tego używać. I nie jest to też tylko droga w jedną stronę, zrozumieć, czego te osoby chcą i dlaczego mają takie, a nie takie wyobrażenie o narzędziu też pomaga. Okej. Czyli jakby rozumienie w obydwie strony, i biznesu, i przez inżynierów. Gdzie to trochę częściej widać, na przykładzie właśnie data scientist napisał model Jupyter, a potem DevOps team nie chce mojego modelu do sieci wrzucić. No dlaczego oni nie ruszą tyłu kłótnia? Jakby troszeczkę zrozumiał, jak działa na przykład jakiś web API, coś w tym stylu, to by może wiedział, że nie da się Jupyter Node'u wypuścić jako API. Więc należy rozumieć po prostu strony, z którymi się stykasz, które używają twojej pracy, czy których pracy ty używasz. Fajnie. Fajnie, fajnie, że jakby w obydwie strony to tłumaczysz, bo często jest jakby łatwo się skupić na swoim ogródku, czyli ja jestem master z tej dziedziny, a teraz wy powinniście mnie słuchać, powinniście tutaj tańczyć tak jak ja, że tak powiem, zagram, a tak naprawdę jeżeli nie ma tej współpracy, tak jak mówisz, z kolejnymi teamami, czyli czy DevOps, czy biznes, czy jeszcze jakby inne części firmy, które biorą udział w tym projekcie data science'owym, no to nic z tego na końcu nie wychodzi dobrego. I też to pomaga w ogóle się w ten sposób, że hej, jeżeli jest problem, to wie, że oni są źli, tylko co ja mogę z tym zrobić, bo jeżeli oni są źli i na tym staniesz, to nie pójdziesz do przodu. Jeżeli postawisz się w sytuacji, co mogę z tym zrobić, no to wtedy jesteś w pozycji, żeby coś naprawić. A czy w twojej pracy masz taki czas, powiedzmy, w Google
przynajmniej tak legenda głosi, jest jeden dzień na projekty dziwne, niezależne i jakby takie badawcze, nazwijmy to, że ktoś sobie coś tam umyślił, no i teraz ćwiczy właśnie nie po godzinach, bo tak naprawdę w teorii w godzinach pracy, czy powiedzmy jak w firmie 3M, że często oni, okej, wymyślimy taśmę samoprzylepną, ale po drodze powstaje 5 innych wynalazków, które rewolucjonizują jakąś tam dziedzinę. Czy masz jakby czas na to, czy powiedzmy twoja firma rozumie, że to jest potrzebne przy deep learningu? Kurczę, ciężka. Co więc tak, w Google, tak jak mówisz, to jest 20%, to jest Google 20%. I tego również pamiętasz z Google, że w praktyce to wygląda 120%. Wiesz, 100% pracy i 20% ekstra treningu. Czy jednak po godzinach? Jednak po godzinach. I kurczę, no różnie to wygląda, więc ja jestem w małej firmie, w której mam powiedzmy wgląd aż w stronę i od strony osoby, która pracuje, osoby, która zarządza. I owszem, mamy tą regułę. Mamy jedną, swoją, mamy jedną osobę, data scientist, możemy to nazwać, i jego pracą jest badania, więc on rzeczywiście siedzi myśli i on, jeżeli coś go nowego, nowa ścieżka technologii interesuje, to nad nim pracuje. Ale to jest jego zadanie. Od strony inżynierów mamy tą regułę. Ja ludziom pode mną powtarzam co jakiś czas, słuchajcie, ja wam zawsze będę dawał więcej projektów, zawsze będą nowe zadania, nie czekaj, aż się zadania skończą, bo one się nie skończą. Po prostu powiedz mi na przykład tego dnia, Kuba, dzisiaj to jest ten dzień, kiedy ja się uczę swoich tematów. Ale mimo tego i ja, i inne osoby często, mimo tego, jak są zadania do zrobienia, to robię. Na przykład wiem, że jestem w sytuacji, że gdybym zainwestował ten ekstra dzień w robienie tego, co trzeba, zadań, które są, to za taki czas nasza sprzedaż by się zwiększyła tyle, bo mam tego świadomość. I wtedy to tak różnie wygląda. Ale staramy się spędzać też czas na uczeniu się nowych technologii, które nawet nie zawsze widać, gdzie mogą być pożyteczne teraz natychmiast, ale na ogół po jakimś czasie się okazuje, że można je gdzieś użyć. Okej, no to idąc tym tropem, to od razu cię zapytam, lepiej skoncentrować się twoim zdaniem na jednej dziedzinie, czyli powiedzmy zajmuje się modelami, no, uprośćmy to, obrazkowymi, cokolwiek tam włożymy w to, bo to już też jest szeroka kategoria, ale no powiedzmy mimo wszystko powiedzmy obrazkami, czy lepiej powiedzmy znać na 70% to czego powinieneś się nauczyć na temat obrazków, potem znać się trochę na NLP, znać się na, nie wiem, danych tabelkowych, czyli mieć jakby taki szeroki pogląd na to, jak przetwarzać dane. Obie ścieżki są w porządku. Ja lubię w jeden temat wejść głęboko, ale obie ścieżki są w porządku, tylko może niekoniecznie te same rzeczy powinieneś robić, jeżeli masz trochę inne zainteresowanie. Mhm. Czy jakby chyba kwestia taka osobista wyboru tego, tak jak powiedzmy data engineer kontra data scientist, to każdy sobie musi przemyśleć, co dla niego jest lepsze i czym się lepiej czuje. Tak, wiesz, co cię bardziej bawi. Koniec końców to jest bardzo ważne. Prawda. No to właśnie a propos tego, to też jestem ciekaw, bo powiedzmy kilka razy trafiłem już na takie posty, że ludzie rezygnują z pracy w data science, gdzieś tam zderzają się z tym, że powiedzmy na kursach, w książkach czy na jakichś bootcampach wygląda to jakoś, generalnie jest, zwykle są czyste dane, można sobie pracować nad swoją działeczką, jest cudownie. A potem przychodzą do firmy i zupełnie okazuje się, że część ich czasu to jest powiedzmy spotkania, część to jest jakaś polityka wewnątrz firmy, część to są jeszcze inne rzeczy, które ich irytują, no i jakby stwierdzają, że ostatecznie nie będą się tym zajmować. Czy słyszałeś o takich historiach ewentualnie, jak sobie radzić z tym takim szokiem? Bo to jest trochę taki szok student kontra pracownik, znaczy takie ta zmiana mentalności, tak mi się wydaje.
Rozumiem, o czym mówisz. Ja nie spotkałem się jeszcze z nikim, kto by powiedział, a rzucam tę działkę, natomiast osoby po jakimś czasie szukają innej firmy, bo to, jak to działa w tej, nie odpowiada, nie spełnia ich, nie pokrywa się z tym, czego chcieli robić. Jak to rozwiązać, co z tym zrobić? No to, że będziesz zajmował, uczysz się na kursach, czy taka najważniejsza część, serce, machine learning, no to jest trenowanie i analizowanie wyników i decydowanie, co robisz dalej. Zwłaszcza jeżeli się uczysz, to dane są czyste, więc tak jak wspominałeś, co się nie zdarza tak za często w rzeczywistości, więc możesz nawet o tym rzeczywiście nie myśleć. Jak wejdziesz i zaczniesz robić tą pracę, to będzie się okazuje, że będziesz miał dane, spotkania, tak jak mówiłeś, w zależności od wielkości firmy, może będziesz miał zadanie niezwiązane z tym, tak bezpośrednio, a wypuszczenie tego modelu do chmury, zarządzanie nim, może jakiś logging, bo czasem API się posypało, kto wie, o co ci poproszę. Dobrze jest porozmawiać z firmą na początku, panowie, ja bym chcę robić to, ale co wy chcecie ode mnie robić, gdzie będą, jakie będą inne oczekiwania. I tutaj, jeżeli firma jest, co się zdarza jeszcze, bo to jest nowa technologia, jeżeli firma jeszcze nie ma doświadczenia z machine learning, to oni ci powiedzą, co chcesz usłyszeć, bo oni jeszcze sami nie wiedzą, jak to będzie wyglądać. A więc, żeby być troszeczkę bezpieczniej, to bym szukał firmy, która już ma doświadczenia, już wypuściła coś na rynek. I to oznacza, że oni wiedzą, jakie zadania robić, wiedzą, jakie problemy biznesowe pasują do machine learning. A wiedzą, jak całość tego wygląda i jakie są i w tej całości, jakie są konkretne rzeczy do zrobienia. I wtedy z tymi ludźmi możesz rozmawiać. Wtedy będziesz miał lepsze wyobrażenie, jak twoja praca będzie wyglądać, zanim ją zaczniesz. Ale to, że będzie to tylko training, trenowanie i analiza danych, to musiałbyś być w dużej firmie, w której całą resztę tej bardzo, bardzo wszystkich klocków, które są potrzebne, żeby rozwiązanie klientowi dostarczyć, inne osoby pokrywają. Ja pracuję w mniejszych firmach i nie tak to wygląda. No ja nawet jeżeli w większej, to też często można tak powiedzieć, że menadżerowie zakładają, że każdy ma rozumieć wszystkie te elementy, żeby łatwiej się współpracowało i żeby nie było takiej zależności, bo to też pojawił się taki temat, że powiedzmy ludzie, którzy byli dobrzy z MLOps, zwolnili się, akurat przeszli tam do innej firmy, no i w tym momencie, jeżeli zostaje tylko taki hardkorowy data scientist, to on jest trochę bezradny, no bo jakby ten człowiek, który mu deployował modele i zarządzał nimi, przeniósł się gdzie indziej, no i jakby w tym momencie cały ten dział nie jest w stanie produktywnie jakoś tam pracować, no bo nie ma kto się zająć tą drugą częścią. A jak każdy rozumie mniej więcej, że okej, no trzeba opakować to, wrzucić tu jakieś kontenery i tak dalej, no to jest w stanie sobie, nawet jeżeli nie robi tego na co dzień, poradzić z tym, żeby się w to wdrożyć. Więc to akurat rozumiem, że dobrze, jeżeli widzisz szerzej niż tylko jakby precision i recall na koniec dnia. Od strony menadżera tutaj to jest trochę taka akrobatyka, żeby minimalizować to ryzyko, więc różne osoby znały więcej niż jeden temat i się trochę pokrywały, a z drugiej strony te osoby mają swoje własne zainteresowania i niekoniecznie chcą robić to co innego. I to jest trochę gimnastyki i ważna część, gdy kogoś zatrudniasz, interview, to jest zrozumieć tego, czego od niego oczekujesz i czy on by chciał robić to, czy tylko część tego. Okej. Okay. Czy jakby mówisz o czymś takim, że jeżeli ktoś bardzo lubi pracować nad modelami, to być może DevOps jest dla niego czymś niespecjalnie ciekawym i lepiej go do tego nie zmuszać, ale dobrze, jeżeli rozumie przynajmniej, jak to działa, nie? Porozmawiaj z nim i żeby obie strony wiedziały, czego oczekiwać. Ja na przykład mam jedną osobę w zespole, która właśnie w data science siedzi, ale absolutnie nie interesuje go do tego stopnia, żeby robić coś innego, że wiem, że on by się zwolnił, jak ja bym próbował zmusić, żeby to robić. Okay. I w tym momencie to też, jeżeli już w takiej sytuacji jesteś, też się staram tym, że zrobić tak, jak możesz. Ale tak, rozumieć, co motywuje, to nie jest tylko machine learning, ale co motywuje osoby, czego chcą i to też nie jest stała, bo czasem porozmawiasz po jakimś czasie z kimś, co byś chciał robić następnego i możesz otrzymać inną odpowiedź niż temu. Jasne.
więc to jest trochę mojej pracy jako menedżer. No to fajne spostrzeżenie. A w trakcie przygotowań jakby do tej pracy, jak podchodziłeś do nauki ewentualnie, co polecasz? Czy takie podejście z góry, czyli powiedzmy sugerowane przez Fast AI, z tego co kojarzę, to jest taka filozofia jakby Jeremiego, czyli odpal kilka modeli, zobacz jak to w ogóle generalnie ta technologia działa, jakby poczuj jak to, trochę jakby przejdź samochodem, a dopiero potem rozbierz silnik, a inni wysyłają cię najpierw na materiałoznawstwo i jakby wszystkie podstawowe rzeczy, które będą ci potrzebne do tego, żebyś rozumiał, jak zbudować silnik, i dopiero wtedy pozwalają ci wsiąść do tego samochodu, tak? Przenosząc się na ten świat samochodowy. I z tego, co widzę, to szkolenia często zaczynają się od tego, że powiedzmy masz się nauczyć NumPy i pochodnych, a inne wręcz odwrotnie, jakby ok, odpal sobie 5 modeli, a dopiero potem wytłumaczymy ci, co to jest ten gradient descent. Nie ma świętej ścieżki do celu. Obie są sensowne i to myślę zależy od osoby. Niektóre wolą najpierw mieć obraz i dlaczego to w ogóle robi i gdzie jest w tym frajda. Dla niektórych jest frajda rozkręcić to wszystko na kawałeczki. Ja osobiście wolę, jestem osobą, która od dołu lubi podejść od tych podstaw i je zrozumieć. A kto od której strony zacznie, nie jest takie ważne, ale do podstaw, nawet jeżeli wyjdziesz od góry, to jeżeli chcesz się tą pracą zajmować i być w niej dobry, to te podstawy musisz zrozumieć. Na przykład częsty problem, który ja widzę u młodych inżynierów, że nie weszli odpowiednio głęboko, rozumieją, że jest loss function i że model jej słucha, żeby się uczyć, ale nie rozumieją tak naprawdę, że nie jest ważny loss function, tylko ważna jest różniczka tego i jak ona wpływa na model. I na przykład coś nie poszło w treningu jak należy i oni 20 nowych loss functions właśnie wymyślili i je puszczają, gdzie w wielu wypadkach można udowodnić, że ta popularna już jest po prostu optymalna. W wielu wypadkach, jak policzy różniczkę tych innych, to widać, że to nie ma sensu, a im troszeczkę zabrakło wiedzy tych podstaw, żeby zrozumieć i nie iść tą ślepą ścieżką. Wejdziesz od góry do dołu, nie jest takie ważne, ale jak chcesz być w tym dobry, to dół też poznaje. Okej. Okay. To ciekawe, bo na przykład być może się spotkałeś z człowiekiem na Udemy o pseudonimie Lazy Programmer. On ma takie tam chyba 20 różnych kursów wokół deep learningu i czy machine learningu. Różne działy i areny i tak naprawdę wszelkie obrazkowe. I on ma takie filozoficzne wstawki typu all data is the same i na przykład pokazuje, że na modelu zwykle używanym do tekstu, używa go na zdjęciach i pokazuje, że jeżeli rozumiesz jak to działa, to możesz nawet takie zmiany zrobić, i bo w końcu operuje ostatecznie na tych danych, ale jakby zmierzałem do tego, że on znowu ma na przykład takie podejście, że z góry często nie wiadomo co zadziała, bo jakby dane są tak różne i twój problem może być tak różny, że należy przetestować kilka różnych, nawet jeżeli ci się wydaje, że to na pewno jest zły pomysł, znaczy może nie, że na pewno jest zły pomysł, ale jeżeli nie jesteś przekonany do tego, który sposób będzie dobry, to przetestuj go, bo być może twoja pierwsza intuicja jest błędna, że twój model, twój problem zadziała zupełnie inaczej niż ci się wydaje na początku. Czy to ci się wydaje takie szukanie po omacku, czy rzeczywiście w deep learningu jest tak czasami, że no, trochę jest zaskakujące ostateczne rozwiązanie? Na ogół to jest szukanie po omacku, czy zaskakujące wtedy, kiedy jeszcze nie rozumiesz tych podstaw, które z tym zarządzały. Rozumiem, że jeszcze nikt może tych podstaw nie rozumieć i tego nie zauważyć. A o czym mówił? No, bardzo prosty przykład. Sigmoid function była wymyślona 60-tych, 70-tych i dopiero w 2010-2012 zauważyliśmy, że różniczka w którymś momencie jest zero i się nie uczy. To nie jest nic magicznego, ale zajęło sporo czasu, żeby to zauważyć. Więc jest miejsce na testowanie, ale to jest bardziej miejsce w laboratoriach, czy wiesz, w laboratoriach ludźmi, których zadaniem jest
myślenie nad nowymi algorytmami niż rozwiązywanie problemów biznesowych, myślę. To tutaj tak sobie pomyślałem, że kiedyś Andrej Karpati, człowiek, który teraz jest szefem AI w Tesli, na swoich wykładach, jak jeszcze był doktorantem, mówił ludziom don't be a hero. I co miał na myśli? Czyli jakby nie wymyślaj swojego algorytmu od zera, albo nie wymyślaj swojej loss function, tylko weź zobacz, co tam, że tak powiem, mądrzy ludzie w tych super laboratoriach wymyślili. Jest duża szansa, że oni zrobili coś już dla ciebie, z czego możesz skorzystać, a nie wymyślaj tego od zera. I czy ty zgadzasz się z tym? No bo właśnie tak trochę zrozumiałem to, co mówisz, że powiedzmy są badacze, nazwijmy to, czy tacy, którzy rozkręcają to już w ogóle do ostatniej śrubki i wymyślają nową sigmoidę, czy nową funkcję aktywacyjną, którą tam gdzieś będziemy korzystać. Natomiast z punktu praktycznego widzenia, no lepiej skorzystać z tego, co oni już przetestowali, powiedzieli, że okej, w tych sytuacjach się to sprawdza. Czy twoim zdaniem samemu też warto robić takie eksperymenty? Może najpierw trzeba by cel ustalić, czy to robisz, żeby się uczyć czegoś nowego o sieciach, czy żeby trenować konkretny model z jakimś i rozwiązać jakiś problem. Nie wiem, nawet nie będzie biznesowy, ale jednak chcesz rozwiązać problem, a nie się uczyć o sieciach. Jeżeli rozwiązać jakiś problem, to rękami i nogami się podpisuję pod tym, że użyj czegoś prostego, czegoś co innego ktoś zrobił, nie wymieszając zero czegoś samego. A nawet jeżeli teraz idziemy tą ścieżką, że ty chcesz się czegoś uczyć więcej o sieciach, to jak już coś wymyślasz, to upewnij się, i to też nie jest nic specjalnego do machine learning, że masz tylko jedną zmienną. Nie wymyślaj nowej architektury od zera i nowy loss function i nowy rodzaj przetwarzania danych i tego wszystkiego wymieszaj i to puść i potem na tej podstawie stwierdzaj czegoś. To, bo nie wiesz, co tak naprawdę spodobało inne wyniki niż miałeś wcześniej. Wszystko inne, to co już znasz, ustaw tak jak było wcześniej i zmień tylko ten jeden mały kawałeczek i na nim eksperymentuj. Bo inaczej nie masz pewności, co spowodowało zmianę. I to czasami w kiepskich publikacjach też widać. Dobre publikacje, jak na model, który dużo zmienia, to jest ładny ablation study, w którym po kawałku pokazują, jak każda kolejna zmiana z wszystkim innym ustawionym, tak jak powiedzmy w poprzednich modelach, każda kolejna zmiana ile zmieniła. Jaki miał wpływ na wyniki, czy na coś innego. Jeżeli takiego ablation study nie ma, tylko zrobiliśmy tak i tak i tak, a teraz jest tak, to tak naprawdę nie wiesz, co spowodowało, żeby było inaczej. Lepiej lub gorzej. Systematycznie trzeba być po prostu. Okej. To mi się to kojarzy z takim podejściem, jeżeli na planie filmowym czy zdjęciowym ustawia się światła, to taką dobrą zasadą jest jakby uruchamiać po jednym, czyli jakby odpalasz jedno światło, patrzysz, co się dzieje, okej, no to tu jest za ciemno, tu jest za duży kontrast, uruchamiasz trzy następne, dobra, no to mam jeszcze taki kłopot, no to poprawiam jeszcze to i to i ostatecznie masz oświetlony tą scenę, którą potrzebujesz. A jak włączysz wszystkie światła jednocześnie, to absolutnie nie wiadomo, które tak naprawdę rzuca cień, które powoduje, że gdzieś tam jest za jasno, bardzo trudno to skontrolować, więc jeżeli to robisz etapami, to jakby w pełni kontrolujesz sytuację, a jak wszystko naraz, to zwykle zupełnie nie wiadomo, dlaczego jest tak, jak jest. To chyba zbliżona sytuacja. Zgadzam się i to jest tak ważna reguła, nie tylko w machine learning, tylko w programowaniu. Jeden z ważniejszych powodów, dla którego może na trochę wyższym stanowisku jestem niż średni programista, że potrafię w ten sposób podejść do problemu. Jak już jesteśmy przy uczeniu i wybieraniu tej ścieżki, to wiemy obaj, że obrazki dobrze się sprzedają. Jakby choćby sam fakt, że cały ten pierwszy, że tak powiem, szum wokół deep learningu, znaczy może nie pierwszy, bo pierwszy w latach 2000, nazwijmy to, zaczął się od ImageNetu, tak jak sam wspomniałeś. A teraz mamy tych dziedzin bardzo dużo i twoim zdaniem jakby to jest dobry sposób, żeby zacząć od obrazków, czy może inna dziedzina też jest ciekawa? Na sam początek. Obrazki są wdzięczne. Ja myślę, że wybierz to, co cię bawi. Natomiast dlaczego obrazki są wdzięczne?
Powiedzmy, jakie są alternatywy? Może mogą być tabelki, które no, są trochę takie księgowe i mało atrakcyjne, a mogą być język naturalny, jeszcze ewentualnie dźwięk dochodzi. I wśród tych wszystkich rzeczy, gdy tabelki, często to są, możesz z nimi też analitycznie coś zrobić na liczbach z tabelkami. Weźmiesz ten wektor i ten. Przy obrazkach i wszystkich innych pozostałych mediach nie bardzo wiadomo, jak coś takiego ubrać w proste wzory, które się nie posypią szybko. Więc są skomplikowane na tyle, że inne metody analityczne nie bardzo sobie z nimi radzą. Z drugiej strony, przy określaniu skuteczności modeli, powiedzmy, że robisz kategoryzację, jest bardzo ładnie, a można analitycznie określić, czy jeden model jest lepszy od drugiego, jaka jest skuteczność. To niekoniecznie możesz tak powiedzieć przy na przykład natural language processing, tłumaczenie maszynowe. Nie, jedno zdanie może mieć kilka różnych tłumaczeń i nie można zawsze powiedzieć, że to tłumaczenie jest tam o 0,5% lepsze niż to, więc jest to bardziej rozmyte. Tak samo przy dźwiękach. Dźwięki, w ogóle ciężko jest na dźwięki, obrazek rzucisz okiem i widać wszystko na raz. Z dźwiękami tak nie ma. Dźwięk na przykład pół godziny nie możesz przyspieszyć dźwięku pół godziny, jako szybko przejrzeć, a wideo możesz. Więc obrazki są bardzo wdzięczne, że z tych różnych względów są trudne, ale łatwo je ocenić. Gdy się model pomyli na przykład, to przy obrazkach można w miarę łatwo rzucić okiem i że albo jest kompletny szajs, albo że o, no pomyślał, że piłka to głowa, no oba są okrągłe, no może dlatego. Przy dźwiękach, przy tabelkach, przy natural language processing, czasami tak, ale rzadziej. Więc z różnych powodów obrazki są wdzięczne rzeczywiście. Ale powiedziałbym, wybierz to, co cię bawi. Tak, już jesteśmy przy takich poradach, nazwijmy to, co zrobić na początku, to gdybyś miał zasugerować człowiekowi, który jest, ma już jakieś podstawy programowania, że powiedzmy nie jest, nie był wcześniej sprzedawcą i teraz stwierdził, że uczy się deep learningu, tylko ma jakieś podstawy techniczne, to jakieś takie dwie, trzy porady od starszego kolegi, jak to ugryźć? Zacznij od różnic. Znaczy może fajnie by było, jakbyś wiedział, dlaczego chcesz to robić, co cię w tym bawi. Co cię interesuje, bo może jeszcze cię nie bawi, bo jeszcze tego nie robisz, ale co cię fascynuje lub interesuje w tym. Wtedy będziesz może wiedział, jaki cel byś chciał osiągnąć. Ale jeżeli uczysz się, to zaczynamy od różniczek. Po różniczkach macierzy, wtedy bym napisał jakiś bardzo prosty. No można zacząć się uczyć sieci neuronowych. I napisać jakiś bardzo prosty system, bardzo prosty model. A polecałbym nie TensorFlow czy Keras, które bardzo ułatwiają pracę. Oczywiście w prawdziwej pracy nie korzystasz, ale na twoje pierwsze podejście NumPy, zwykły Python, żeby zrozumieć, jak wzory, jak się te wzory mają do kodu, jak to z jednej z papieru przelać na kod. To pomaga zrozumieć, jak TensorFlow i tak dalej działają same w sobie, ale to pomaga zrozumieć bardziej tą matmę też. I troszeczkę, i czasami to wychodzi, gdy coś programujesz, bez tego zrozumienia jest często zrozumieć, gdzie są błędy, ale dojdź tam, jak jesteś na tym poziomie, to wybierz jakiś prosty problem. Problem, który już setki osób przed tobą ma związały, okay? Nie porywaj się jak jakiś idiota na jakieś książki japońskie na przykład. Tylko jakiś mniejszy typ iris, coś, co setki osób przed tobą rozwiązały, dlatego że gdy spróbujesz to rozwiązać, gdyby ci nie wyszło, to wiesz na pewno, na 100%, że problem jest między krzesłem a klawiaturą. Wiesz, a jeżeli ty jesteś problemem, a wiesz, że ktoś już inny to rozwiązał, że na pewno da się to rozwiązać, to wiesz, że ty się z czymś pomyliłeś, a nie, że jest to na przykład za trudny, że dane nie są wystarczające, problem jest za trudny. A w tym momencie, gdy masz taką wiedzę, to jeżeli nie poszło, to po prostu spróbuj to przejrzeć jeszcze raz i znaleźć problem. Jeżeli sobie nie poradzisz, to z tobą innych osób to rozwiązało, poszukaj innych rozwiązań, porównaj ze swoim. W ten sposób pójdziesz do przodu, unikając ślepych zaułków, bo gdy próbujesz rozwiązać coś, czego ktoś inny nie robił, to naprawdę nie wiadomo do końca, co jest powodem, że nie wyszło. Gdy już przeszedłeś przez coś takiego, masz bazę i wtedy możesz zacząć robić coś, co cię interesuje bardziej, wtedy się zastanawiaj, gdzie chcesz dalej spędzić. Nadal, jeżeli chcesz być dobry w tej klocki, chcesz używać algorytmów, które są teraz najlepsze, jeszcze masz długą drogę przed sobą, ale jak napisałeś na przykład mniej lub podobny system, wytrenowałeś w kodzie, który sam napisałeś,
moim zdaniem od zera to może nie najdłuższą, ale najbardziej stromą górę już przeszedłeś. Jak myślisz w ogóle, dlaczego ludzie zaczynają interesowanie się tym tematem? Bo z jednej strony mamy jakiś tam hype, sztuczna inteligencja i tak dalej. Filmy science fiction, które pokazują różne rzeczywistości, gdzie to AI jest albo bardzo dobre, albo bardzo złe. Ale w świecie rzeczywistym jakby to zupełnie inaczej wygląda. No okej, mamy asystenta Google'a albo jakieś tam inne inteligentne zachowania, ale one często są zupełnie nie przystają do tej rzeczywistości filmowej. Więc jak myślisz, skąd się bierze takie zainteresowanie, że okej, teraz zajmowałem się czymś, no to oczywiście najlepszym pomysłem na świecie będzie nauczenie się TensorFlow. No bo to nie jest oczywisty pomysł. Skąd patrząc, oglądając siódmą część Terminatora, ktoś stwierdza, że to teraz będę się uczył Kerasa? Od strony... Ja wcześniej się zajmowałem obliczeniami naukowymi i miałem też trochę wiedzy w wizji komputerowej, tej klasycznej, dalej, i już mniej więcej i wiedziałem, jak komputer rozumie dane. Komputer rozbija, obraz rozbija na mnóstwo cyferek i jakbyśmy powiedział, ubierz cyferki, wytłumacz, jak z cyferek tworzy się kota. Po prostu nie wiedziałbym jak. I nikt nie wie jak. Możesz próbować jakoś się starać coś określić i to będzie działać na jednego konkretnego kota z konkretnego w konkretnym świetle, ale jak on się poruszy do ciebie tyłem, to się wszystko posypie. Prawda? Więc to, że pojawiła się technologia, która pozwala tak dane, które tak nie pasują do tego, jak komputer je przetwarza, których nie da się jakoś łatwo w kodzie wytłumaczyć, a mimo tego komputer zaczyna je rozumieć i sensowne decyzje na tej podstawie robić. Dla mnie to było coś, co mnie bardzo fascynowało w tym temacie. Tak jak mówiłem wcześniej, wiedziałem, że to, co napisane jest, to nie z hiragana znaczkami. Wiedziałem, że to się posypie na trudniejszym systemie. Nie byłoby takiego schematu analitycznego, który by działał na innym systemie, a to się pojawiła technologia. Więc dla mnie tam była motywacja i myślę, że dla dużo innych osób, które już programują i wiedzą, jak komputer przechowuje dane, a tu naraz potrafi sobie radzić z czymś, co jest bardzo innym niż komputer, niż format, w którym dane normalnie są, myślę, że to jest było fascynujące. A osób, które w ogóle są z innej dziedziny, to musiałbym z nimi porozmawiać. Jasne. No, tak się zastanawiam, bo jakby widzę, że sporo ludzi z różnych branż próbuje i myślałem nawet o czymś takim, że być może część motywuje rynek pracy, nie? Czyli to, że powiedzmy gdzieś tam jest to taka dziedzina, która się rozwija i potencjalnie przez wiele lat, jeżeli przejdziesz do tej branży, no to jest duża szansa, że no, będziesz miał trochę więcej pieniędzy niż na chleb z masełkiem i że może nawet ich nie fascynuje sama technologia, tylko ta myśl z cyklu, okej, no w PHP już powiedzmy, nie mogę powiedzieć, że się skończyło, ale to był rynek tam 15 lat temu, no to teraz nauczę się czegoś innego i może to będzie moja nowa praca. Znaczy, ojku, rozumiem, że osoby, które mogą być po prostu to, że to jest w miarę przyzwoicie płatna praca, może być dla nich powodem, okej, to nie jest samo sobie złe, ale jeśli matematyka ich nie bawi, bo nie każdego programisty bawi, zwłaszcza, że ktoś się zajmował web development, to jest duża szansa, że niekoniecznie, to myślę, że po jakimś czasie uzna, że ta praca nie sprawia mu frajdy. Ja się też tego obawiam, że jakby pójście tylko za wysoką pensją, no chyba tutaj w pewnym momencie może braknąć tej cierpliwości i tego, że jednak powiem, tak jak tam w naszej rozmowie się to też przewija, że powinieneś mieć frajdę z tego, co budujesz, czy tam co wykrywasz i taką satysfakcję, że znowu jakiś tam projekt się udał i osiągnąłem założone wyniki. A jeżeli ktoś to tak trochę traktuje, odbijam rano kartę i siedzę przy komputerze, no bo potrzebuję pieniądze, to no, mam wrażenie, że może mu z czasem braknąć motywacji takiej, żeby po prostu chodzić do pracy. Zgadzam się. Trzeba być matne, trzeba być metodyczną osobą. Myślę. Ale różne dziedziny wymagają trochę innego charakteru. Niekoniecznie jest to
poziom inteligencji tego partnera i co cię. No ja sobie tak wyobrażam, że powiedzmy, jeżeli ktoś ma taką, powiedzmy, tą energię do ciągłych rozmów z ludźmi, nie wiem, jest takim urodzonym sprzedawcą, to dla niego to byłoby absolutne przekleństwo, jakby go posadzić i powiedzieć, dobra, no to teraz zrób wykrywacz kotów i psów. No to, to chyba po prostu musi pasować to do osoby, to czym się zajmuje, nie? Ale może być osobą, która łączy ten model AI i klientów. Jasne, jasne, no oczywiście. Ale jakby wtedy musi mieć, jakby będzie po prostu w innym miejscu dobrym dla siebie. Dobrze, chyba na dzisiaj będę ci dziękować. Bardzo fajnie się rozmawiało, a mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy przy kolejnej rozmowie i zgłębianiu mniej lub bardziej deep learningowo-filozoficznych tematów. Dzięki serdecznie. A dziękuję również. Mogę czas spędzać.